Żadnego z moich tatuaży nie traktuję jako błąd. Poczekaj, bo... Żaden nie jest błędem. O, może tak. Nie. Za długo czekałem na swoje pierwsze Mistrzostwo Polski. Tak. Kiedyś zagram poza granicami Polski. Pomidor. 50 przysiadów albo przejść pod drabiną. Na pewno wybrałabym przysiady. Nie. Lewa ręka to duży atut na pozycji atakującej. Tak. Dużo osób odbiera mnie za pewną siebie i zadziorną babę, ale to nie jest stuprocentowa prawda. Smoku często bywa smoczkiem. Tak. W życiu prywatnym w przeszłości nie zmieniłabym zbyt wiele. W życiu sportowca kilka rzeczy by się znalazło. Tak i nie. Można tak mówić. Dobra, opuścimy ci to jedno. Wolę dobry serial niż dobrą książkę. Tak. Wolę obejrzeć mecz piłkarski niż wydarzenia dziejące się w Sejmie. Tak. Nie oznacza to jednak, że lubię oglądać mecze piłkarskie. Nie. Chciałabym, żeby moje dziecko grało w siatkówkę. Tak, tak, tak. Kilka razy udało mi się wywinąć od mandatu, bo jestem tą Kasią Zarośnińską, siatkarką znaną. Tak. Oddałabym złoty medal Mistrza Polski za dwutygodniową wycieczkę w ciepłe kraje. Nigdy nie, nie. Częściej dostawałam nagrodę najlepszej atakującej Pucharu Polski niż rózgi pod choinkę na święta. Ha, prawda. W zasadzie to częściej dostawałam najlepszą atakującą Pucharu Polski niż wszystko inne w życiu. Tak. Nie obraziłabym się, gdyby ktoś nazwał mnie zaboboniarą. Być może jest to ciut niemiłe, ale też i ciut prawdziwe. Niebawem biorę ślub. Raczej nie mam Pietra. Tak. Jak pan młody zobaczy mnie przed ślubem, to przekładamy ceremonię na przyszły rok. Nie. Koniec. Spoko? No. Spoko. Czyli wyszło, że nie jestem taką zaboboniarą. No nie, no w zasadzie nie, bo myślałem, że powiesz, że tak, szczerze mówiąc, na koniec. Nie, nie. Aż tak, że nie jest. Nie. Ja mam tylko sportowe takie zabobony.